Serdecznie witam Was 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Dzisiaj w Ewangelii czytamy 8 błogosławieństw, bardzo znany tekst, jeden z bardziej znanych w Ewangelii. Między innymi czytamy tam takie zapewnienie Jezusa, że błogosławieni są ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem będą nazwani synami Bożymi. Tych błogosławieństw, jak wiemy, jest 8. I ja dzisiaj myślę sobie w taki sposób. Jezus mówi o mnie, że jestem szczęśliwy. Skąd taki wniosek? Ponieważ wiele razy myślałem, co tu zrobić, żeby dążyć do sprawiedliwości, co zrobić, żeby był pokój między mną a kimś. Wiele razy starałem się o to, aby mieć czystą duszę. Wiele razy czułem się jako człowiek, który jest dba o sprawy Boże bardziej niż jakieś dobra materialne. Oczywiście nie jestem święty, żebyście nie zrozumieli mnie źle. Mam swoje też za uszami, walczę z wieloma sprawami, także tymi o zachowanie tych rzeczy, które przed chwilą wymieniłem. Ale zawsze wtedy, kiedy wypełniam słowo błogosławieństwa, mam prawo czuć się człowiekiem i być człowiekiem szczęśliwym. I myślę, że to jest słowo pokrzepienia dla nas wszystkich, albowiem myślimy sobie często źle o sobie. Myślimy często źle o sobie. Mamy i poczucie niskiej wartości, i ktoś coś o nas powie. Ulegamy pokusie myślenia, że ze mną to już jest naprawdę ciężko. Mam wiele do poprawy. Tymczasem zobaczcie, jeżeli mamy Boga w sercu, mamy niebo w sercu, ta nagroda, która jest nam obiecana w przyszłym świecie, jest już naszym udziałem tu na ziemi. I naprawdę cieszmy się z tego dzisiaj, nie tylko z dzisiejszego święta, wspominając wielu naszych patronów, ale ucieszmy się też sobą. Ucieszmy się też z tego, co możemy zyskać dzięki właśnie relacji z Jezusem. Przecież to szczęście, które jest dzisiaj opisane w Ewangelii, to błogosławieństwo, nie jest poza granicami naszego zasięgu. Jeżeli jesteśmy w kontakcie z Jezusem i współpracujemy z Jego łaską, to wszystko jest na wyciągnięcie naszej ręki. Uciesz się sobą. Uciesz się, że jesteś na dobrej drodze. A śmiem twierdzić, że skoro jesteś tu, oglądasz te filmiki, to chcesz jak najlepiej dla siebie. Dlatego uwielbiaj Boga w dzisiejszym święcie nie tylko w patronach, których Bóg nam dał do tego, byśmy podziwiali ich kontakt z Nim, z Bogiem, ale uwielbij też Boga w tym, co Ty przeżywasz i w każdym zwycięstwie, i w każdym zachowaniu błogosławieństwa, jednego z tych błogosławieństw chociażby, które dzisiaj Bóg, Jezus nam daje do rozważenia. Duchu Święty, dzięki Ci za ten dzisiejszy dzień, za tych wszystkich, którzy są już błogosławionymi i dziękuję Ci, Duchu Święty, za nas, za to, że czynisz nas już tu na ziemi szczęśliwymi, kiedy jesteśmy z Tobą bez reszty złączeni. I daj nam jeszcze większe pragnienie błogosławieństwa, świętości, nieba. Amen. Życzę pięknego świątecznego dnia. Módlmy się też za naszych zmarłych. Jutro jest szczególny taki dzień, chociaż dzisiaj idziemy na groby. To jutro jest szczególny dzień pamięci za zmarłych. Wierzymy, że ci, którzy widzą już Boga twarzą w twarz, mają pełnię szczęścia. Módlmy się za tych też, którzy oczekują na to spotkanie. Tyle na dziś. Do zobaczenia z Panem Bogiem.